długo w ogóle się jechało? 2 godziny jadę. 2 godziny? To jeszcze nieźle, jak depniesz. No, tak jeżdżę, staram się jeździć ostrożnie, a ogólnie jestem kierowcą raczej spokojnym, ale gdzie to można przycisnąć, to się przyciśnie, wiesz, jak jest. Jak ja się obwaruję tu ściągami twoimi. Spoko. I już jedziemy. No dobra, zaczynamy, moi kochani. Radek Grabarczyk, Nowy TV z tej strony. Jest ze mną Borikson, witam cię serdecznie. Siemanko, witam. Na sam początek, w którymś z live'ów, które oglądałem twoje, powiedziałeś, że to jest twoja najlepsza płyta. Płyta Cocktail, którą tu już można zaprezentować. Jedna z najlepszych w twoim dorobku. A jak ja posłuchałem sobie kawałka Inspiracje, Piękność, tak bym dorzucił, że najważniejsza. Mocno bym się tam pomylił. Powiem ci tak, każda z płyt moich jest dla mnie ważna i była ważna. Żadnej z tych płyt nie robiłem na jakiś tam, kurde, wiesz, odpierdol się czy coś. Wiadomo, no teraz ta płyta Cocktail, rzeczywiście ona jest... no tak uważam, że jest... Znaczy, ja ją traktuję tak samo jak wszystkie moje płyty, czyli jakby przyznaję się do wszystkiego, co zrobiłem na tej płycie, tak jak na poprzednich moich płytach. Czy jest najlepsza? Taki mam oddźwięk. Nie miałem takiego dobrego oddźwięku, wiesz, po płycie na przykład, nie wiem, New Bad Life. Mhm. Po R&D było dużo zamieszania, ale nie wiem, czy było aż taki jakby oglądalność i cały jakby hype na z powrotem na moją osobę, jak jest teraz. Więc no, jestem zadowolony bardzo. Zrobiłem tą płytę, przede wszystkim jestem z tego zadowolony, bo zrobiłem tą płytę nie właśnie na spince żadnej, tylko zrobiłem ją tak, jak ja ją chciałem zrobić od początku do końca. Dużo ingerowałem w muzykę, w producentów, jakby dobierałem, pracowałem przede wszystkim z młodymi ludźmi na tej płycie, co też się, wiesz, fajnie odbiło, to pomieszanie takich, wiesz, moich trochę starszych tekstów, starszej stylówy i tak dalej, ten Borikson na tych bitach trochę nowych producentów, no to jest fajne, ludziom się to podoba, wiesz. Taki też, co mógłbym powiedzieć o tej płycie, że taki przekrój, kurde, na tej płycie jest dosyć duża różnorodność, dlatego ona też się nazywa Cocktail, bo nie ma tam 13 kawałków takich, powiedzmy, jak Piękność, mhm. a są różne rozjazdy muzyczne i wygrzewki typu, nie wiem, Sashimi, Sekret, który jest hardkorowym numerem i tak dalej, więc no ogólnie wszystko na plus, uważam, że prawdopodobnie to jest moja jedna z lepszych płyt. Mam nadzieję, że jeszcze nagram lepszą. Ja też mam taką nadzieję, ale powiedziałeś, że współpracowałeś teraz sporo z młodymi, jakby artystami. No właśnie, jakby obserwuję wszystkie te fejsy, Instagramy i tak dalej. I odnoszę wrażenie, że bardzo często starsi w twoim wieku wykonawcy, kurczę, trochę ich blokują, jakieś tam bramki im stawiają, a ty widzę właśnie, czy Kubi producent młody, Reta przygarnąłeś, czy... Wiem, że no jakby wiadomo, hajs wokół wszystkiego, to, ale pomijam jakby to, ale czy ta nutka misyjności, żeby wesprzeć młodych, też na to się przełożyła? No tak, ale to u mnie to jest tak od zawsze, bo ja od zawsze wspierałem młodych ludzi. Może nie było to o tym głośno, ale u mnie w mieście wszyscy o tym doskonale wiedzą, że od początku mojej kariery jakiejś tam, nie wiem, bardziej komercyjnej, wspierałem młode twarze, pomagałem młodym, począwszy od moich pierwszych jakichś tam, nie wiem, Kajmanowi na początku pomagałem dosyć dużo. Potem Żabson, no teraz Reto, więc no to uważam, że to tak przychodzi naturalnie, nie mam na to jakiejś tam podpałki i nagle wiem, że to jest hajs, bo tak powiem ci szczerze, że to jest moja pierwsza tak naprawdę płyta Cocktail, którą nagrałem całkowicie nie myśląc o pieniądzach, jakby. W ogóle nie myślałem o sprzedaży tej płycie, że wiesz, nie myślałem, jak tutaj wymyślić patent, jakby zrobić tą płytę, żeby ją sprzedać. O, może w ten sposób, nie? A co się zdarza artystom przy kolejnych, jakby powiedzmy, albumach, że sobie tam to kalkulują jakoś, nie? Że to jest fajne, to jest chujowe, żeby zrobić jak najlepszą dla słuchacza płytę i to rozkminiają. Tutaj w ogóle tego nie rozkminiałem, po prostu wylałem te utwory z siebie tak jak to miało być i tak jak mi się podobało, no i widocznie to się sprawdza najlepiej, że odkryłem siebie takiego, jaki jestem na koniec i osiągnąłem sukces tym. No właśnie, no bo tak w kawałku Piękność nawinąłeś, że to nie jest banger dla PLN-ów, tylko opis ludzkich problemów, czyli jakby... Ten tekst w ogóle wiedziałem, w ogóle nie spodziewałem się, że akurat ten kawałek będzie miał taki tak duży posłuch. No. Nie spodziewałeś się? Nie, absolutnie.
No dobra, a słuchaj, a tak bym się chciał przyjrzeć tej płycie, a w kontekście gangu, dwójka, jedynka i tak dalej, wiesz, te oczekiwania, czy miałeś taką presję ze strony fanów starszych i tak dalej, stricte rapowych, że tak powiem, no i czy nie bałeś się też trochę tego, że wiesz, publiczność gangu, trochę, która jest nastawiona no, na takie melanżowe kawałki i tak dalej, specyficzna oszołomka, takiej poważnej tematyki, nie zrozumiem. Znaczy tak, ja nie chcę nikogo tutaj obrażać, bo ja szacunek mam do wszystkich słuchaczy i każdemu jednemu się podoba takie coś, taka muzyka, drugiemu taka, ale gang jakby był od początku takim projektem, którym ja już przewidziałem, że to będzie po prostu chwilowe. To nie ma możliwości, żeby taki projekt jak Gang Albanii utrzymał się dłużej na rynku niż rok czy dwa, bo było to zrobione, no zresztą wystarczy sobie włączyć Gang Albanii dzisiaj i już wszystko jest jasne, nie? Mogłem to jakoś przewidzieć. Przepraszam, zapomniałem, o co pytałeś. Nie, o to właśnie, że jak, czy nie bałeś się, jak odbiorą przede wszystkim? No, głównie o to. No. Jak odbiorą po gangu tą płytę, tak? Czy, to znaczy myślałem sobie trochę o tym, że właśnie, że ciekawe, czy tam, nie wiem, kilka portali to w ogóle mnie już pogrzebało, że już w ogóle koniec Boriksona i tak dalej. Co by ci tu powiedzieć? Myślałem o tym, że możliwe, że będę miał większych... Byłem przygotowany na to, że będę mocno zhejtowany. Ale nie stało się tak. Stało się zupełnie całkowicie odwrotnie. Czyli jakby ludzie, kurde, wybaczyli mi ten gang, można powiedzieć, w jakiś sposób, nie? No i widocznie tak to jest. Słuchaj, ja jestem bardzo długo na rynku muzycznym. Ten rynek jest nieprzewidywalny. Bardzo szybko głupim jakimś zachowaniem możesz spaść na samo dno, a też jakimś tam przypadkiem możesz wejść na samą górę, jakimś tam zbiegiem okoliczności, nie? Podsumowując temat. Cieszę się, że brałem udział w takim projekcie jak Gang Albanii. Osiągnąłem swój cel, który miałem zaplanowany przez ten projekt. Mocno stanąłem na nogi. Dzięki temu zrobiłem zajebistą płytę, uważam, niekomercyjną w takim sensie jak Gang, tylko stricte jakby rapową. Jestem zadowolony, spełniony, kurde, co można dużo więcej chcieć. A ty czułeś presję ze strony fanów zwykłego rapu, że wiesz, że teraz jest gang, oni kiedy Borikson, kiedy... No mówię ci właśnie, że bardziej czułem presję ze strony fanów rapu niż z fanów... Obawę przed tym, że z gangu Albanii, ci słuchali gangu Albanii, to oni teraz odwrócą się od Boriksona. Powiem ci... Fani, którzy są moimi fanami tylko i wyłącznie z uwagi na Gang Albanii i dzięki gangowi, są tacy moim zdaniem trochę dziwni fani, no. I szanuję ich i tak dalej, ale bardziej mi zależy na takich fanach, którzy... Jest to takie oddane audytorium, można powiedzieć. Dokładnie. No dobra, słuchaj, ale Gang, Diament bodajże. I Równanoc Diament, tak. Czyli taka ciekawostka. Tak, ja to ostatnio pisałem na tym, bo to sobie ostatnio, kurde, nawet nie pomyślałem o tym, ale żona mi o tym uświadomiła, że ty, słuchaj, jesteś, posiadasz dwa diamenty jako jedyny raper w Polsce. Ja mówię, o kurde, tak. No nie jest to może jakiś super, kurde, wiesz, osiągnięcie, no ale rzeczywiście tak jest, taka jest prawda, nie? Że te dwa diamenty siedzą u mnie w kieszeni. A co, jakieś odczucie, to emocje, czy tak po prostu, no fajnie? Emocji, wiesz, czas się cały czas idzie do przodu. Donatan to było dawno temu. Tak. Dla mnie gang już to było sporo temu. No tak. Tak mogę powiedzieć. No tak. A koń trojański, który był dodany do preorderów, trafił do sieci. No i czy nie myślałeś, żeby zrobić taką nagrodę dla tych, którzy zamówią preorder, żeby go nie puszczać? Czy jednak czułeś, że to gdzieś pójdzie przez to, że ktoś rzuci? No, tak jest. Znaczy, jakby my nie daliśmy konia trojańskiego do ogólnej sprzedaży typu, nie wiem, empiki i tak dalej, i tak dalej. Tego konia można było u nas dostać darmowo do właśnie do płyty Cocktail. Czekaj, bo mi wyszło z głowy znowu, o czym mówiłem. No, że dodawany był do preorderów. Do preorderów, a potem żeśmy zdecydowali, bo nie wiem, dużo ludzi sobie nie zamówiło tego preorderu, powiedzmy, nie zdążyli tego zrobić, byli za granicą, gdziekolwiek, nie wiadomo co, więc wymyśliliśmy tak w firmie, że
że po prostu zostawimy tego, wytłoczyliśmy tam jakąś ilość tego konia i po prostu do momentu, kiedy on się skończy, on będzie jeszcze dostępny u nas na sklepie na New Bedline i odziejsie.pl do zakupu, po prostu osobno, oddzielnie. Ale jest to limitowana akcja, więc jakby nie będzie jakoś mega dotłaczany. Skupiamy się bardziej na tym. Jeszcze mogę ci powiedzieć kilka rzeczy na temat konia trojańskiego, jeśli chcesz, bo koń trojański w zamyśle pierwszym był taki, że miał wychodzić co miesiąc utwory. Tak, gdzieś tam. Potem to miało być podsumowane i tak dalej. To się jednak troszeczkę zburzyło, bo w trakcie pierwszy raz robiłem taki eksperyment, że poinformowałem o wszystkich, że robię płytę i co miesiąc wrzucam kawałków, ale nie miałem w ogóle tej płyty, więc udało mi się ją, powiedzmy, tam przez pierwsze miesiące robić, a potem był bardzo intensywny czas właśnie z Gangiem Albanii, jeździliśmy dosyć dużo na koncerty, mieliśmy mnóstwo zajęć, kurde, różnych i po prostu troszeczkę zaniedbałem, potem trochę mi się nie chciało i tak, kurde, myślałem, że tak wyjdę z tego konia, ale fani jednak, wiesz, na każdym kroku przypominali mi o tym i pomyślałem, że zrobię im taką niespodziankę i dokończę go i zrobię i wypuszczę. Faktem nie dokończyłem go może w pełni, bo nie zrobiłem na niego 12 utworów takich jakby całych rap z muzyką, bo tam są dwa instrumentale, dwa remiksy i tak dalej. Dorobiłem dwa kawałki w sumie, ten z Popkiem, Alibaba, który się nazywa i kolejny, ostatni numer. To były dwa ostatnie numery, które nagrałem na konia trojańskiego, można powiedzieć, po nagraniu Koktajlu. A część była odrzutów, że tak powiem, skądś gdzieś nie. tam? Że... Nie. Na Koktajl weszło wszystko, co miało wejść, czyli nic tam nie odrzucałem. Może tam w trakcie produkcji pojawiły się, nie wiem, może 3-4 utwory jakieś jeszcze dodatkowe, które miałem skończyć, ale w końcu ich nie skończyłem, ale ich nie ma jakby na tę chwilę. Słuchaj, a może tak troszeczkę agresywniej, kawałek Sekret, czy ma jakiegoś konkretnego? Określonego? Nie ma nikogo określonego, jeśli chodzi o, nie wiem, branżę rapową czy coś. Jest to zbiór jakby historii i opowiadań innych moich bliskich znajomych, które się trafiają po prostu w życiu, przydarzają człowiekowi. Jak jesteś zły, ja wierzę, ja jestem wyznawcą karmy. Wierzę, że karma wraca. Staram się być dobrym człowiekiem, bo wiem, że karma wraca i kilka razy już byłem tego jakby świadkiem, więc no, staram się teraz troszeczkę inaczej, kurde, zachowywać, być dobrym człowiekiem, żeby karma mnie nie odwiedzała. Tak jak w kawałku Życia pół nawinąłeś, nie po trupach do celu, bo nie ugrasz tak nic. Czyli jakby można powiedzieć, że to rozwinięcie. Dokładnie, tak? Dokładnie. Ogólnie tak się miała nazywać płyta trzecia Gangu Albanii na początku, po trupach do celu, no, a potem Milionerzy z Nadbałtyku. Gang szóstka się tak będzie nazywał. No. Słuchaj, a taka jeszcze inna ciekawostka, bo Reto teraz jest jakby na świeczniku mocno, jest w waszym jakby labelu. Jak to no on jakby wyjaśnił w naszym wywiadzie, tak, ale jak ty go wyhaczyłeś, że tak powiem? Powiem ci u nas tak. New Bedline i New Bed Label to nie jestem ja, jakby stricte ja, bo bym nie dał rady po pierwsze tego wszystkiego ogarnąć. I prawda jest taka, że jakby u mnie w firmie, tak, New Bedline to w ogóle jest firma odzieżowa, którą sprzedałem i jestem w tej firmie jakby na udziałach. Jestem brand managerem, czyli pracuję jakby w New Bedline, ale jakby odsprzedałem swoje udziały i w ogóle całą firmę komuś, kto potrafi to robić. I jestem mega zadowolony, bo firma nam się mega super rozrosła. Za firmę New Bedline odpowiedzialny jest Oskar, którego serdecznie pozdrawiam. I co, no i idzie to w naprawdę super stronę, tak naprawdę to w tej chwili w labelu i w New Bedline, to oprócz mojej osoby, no to jest Oskar przede wszystkim i jeszcze dwie osoby, Magda i Agnieszka, są cztery osoby, które są odpowiedzialne w tej chwili za New Bed Label i New Bedline i pracujemy właśnie w takim składzie, więc nie wszystkie jakby, a wręcz przeciwnie, bardzo mało rzeczy takich związanych właśnie teraz z brandem odzieżowym, no to już tylko są jakby jakieś tam, kurde, zajmuję się promocją, jakimś tam wybieraniem tych projektów i tak dalej, a resztę ogarniają za mnie po prostu ludzie, którzy pracują w New Bedline.
A czy nie miałeś też trochę takich obaw, że wiesz, powierzysz w cudze ręce nie, wszystko, nie, że nie jednak... Pracuję, ponieważ Oskara znałem już wcześniej, wiedziałem jakim jest biznesmenem, jest to młody koleżka, ale bardzo utalentowany, jeśli chodzi o biznesy. No i kurde, powiem ci, że to był mój chyba jeden z lepszych wyborów, że właśnie my z nim robimy to New Bedline, bo... No byłem, powiem ci szczerze, w ciężkiej dupie, jak robiłem to sam, nie potrafiłem tego dobrze zrobić. Teraz mam zajebistą możliwość, że mogę sobie pozwolić na inne rzeczy, które mogę wykonywać. Prowadzę inne interesy też, które rozwijam. No i przede wszystkim zajmuję się muzyką i swoim studiem i młodymi ludźmi, którym chcę dalej pomagać. No dobra, to ja ci tego pomagania dalszego życzę. W ogóle, o jeszcze na sam koniec może... Koń trojański, proszę bardzo. Przepraszam, koktajl, jak tam sprzedażowo? Śledzisz bardzo to? Dobrze, śledzę to oczywiście, no jak każdy artysta śledzi swoje jakby poczynania, więc no, na tą chwilę to wszystkie moje dotychczasowe płyty sprzedażowo zostały przebite i pokonane, więc jestem bardzo zadowolony. No i jeszcze raz z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim fanom i wszystkim ludziom, którzy wspierają moją muzykę. Bardzo wam dziękuję za to, że mnie doceniliście, doceniliście po gangu, tą płytę właśnie. Bardzo mi też na tym zależało, nie ukrywam. Dziękuję wam za wsparcie. No i co, czekajcie na kolejne rzeczy. Wchodzę do studia niebawem. Wyjeżdżam tylko teraz na jakiś tam krótkie tour, potem jakieś wakacje i potem wchodzę do studia. W wakacje, może już po wakacji będę wchodził do studia i będę chciał nagrać kolejną płytę. Prawdopodobnie może jeszcze uda mi się w tym roku ją wydać, jeśli nie, to na pewno na początku przyszłego roku. Możecie się spodziewać nowości ode mnie, ponieważ jestem głodny. Rekin jest głodny, to będzie zjadał, tak? Ale a tematyka jakaś? Nie mogę nic określić do tej pory, ponieważ nie wiem, mam kilka utworów już, mam kilka bitów, mniej więcej pomysłów, ale nie znam tytułu płyty. Zazwyczaj mi się to wszystko klaruje tak w połowie produkcji. Nie robię, kiedyś mam nadzieję, może zrobię taką płytę typowo koncepcyjną, że zaplanuję ją od początku, już jakie będą utwory i tak dalej, no ale na razie jeszcze nie czuję się dobrze w tym temacie i wolę sobie, wiesz, zrobić kilka utworów, zobaczyć, w którą stronę idę. No i też nie chcę, wiesz, jakby teraz robić dalej, bo jakbym robił teraz, wszedł dzisiaj do studia i zaczął robić muzykę z dalej, to uważam, że dalej kontynuowałbym koktajl. Jakby, wiesz, bo jestem cały czas jeszcze ten, dlatego teraz muszę tak delikatnie sobie, wiesz, zbastować, odpocząć, wyjadę gdzieś, pogram trochę koncertów, wyjadę na wakacje, wrócę i siadam i robię płytę kolejną. Mam nadzieję, że będzie też fajna. Też postaram się ją zrobić, nie myśląc o pieniądzach. Do tego ci życzę. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Hej.